Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Żywica. Bardzo gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na transmisję audiencji generalnej Ojca Świętego Franciszka. W środę po Wielkanocy przenosimy się na plac Świętego Piotra, gdzie już rozpoczyna się audiencja. Usłyszymy na początek fragmenty Pisma Świętego na dzisiaj przygotowane, a potem nauczanie Ojca Świętego. Audiencja generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Pokój Pański niech będzie z wami. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo furono portati dei bambini a Gesù perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli». E dopo aver imposto loro le mani, andò via di là. Parola di Dio. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit : Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Then children were brought to Jesus that he might lay his hands on them and pray. The disciples rebuked the people, but Jesus said, Let the children come to me, and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven. And he laid his hands on them and went away. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit brachte man Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte und für sie betete. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Doch Jesus sagte: Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. Dann legte er ihnen die Hände auf und zog weiter. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos les regañaban. Jesús dijo: «Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos». Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor.
Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. حينئذ قدم إليه أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ. أما يسوع فقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فوضع يديه عليهم ومضى من هناك. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie. A uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd. Oto słowo Pańskie. Iz Evanđelja po Mateju. Tada mu doniješe dječicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A učenici im branili. Nato će im Isus: Pustite dječicu i ne priječite im k meni, jer takvih je kraljevstvo nebesko. I položi ruke na njih, pa krene odande. Riječ Gospodnja. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. I Ojciec Święty Franciszek jak zawsze rozpoczyna swoją katechezę, mówiąc do nas dzień dobry, witając nas i wszystkich pielgrzymów obecnych na placu Świętego Piotra w Rzymie. Katechezy dotyczące rodziny uzupełniamy dziś refleksją o dzieciach, które są najpiękniejszym owocem błogosławieństwa, jakim Stwórca obdarzył kobietę i mężczyznę. Mówiliśmy już o wielkim darze, jakim są dzieci. Dziś niestety musimy powiedzieć o historiach cierpień, jakie przeżywa wiele z nich. Bardzo wiele dzieci już od początku jest odrzuconych, opuszczonych, okradzionych ze swojego własnego dzieciństwa i ze swojej przyszłości. Ktoś mógłby powiedzieć, aby trochę się usprawiedliwić,
że błędem było pozwolić im przyjść na świat. To wstyd. Nie zrzucajmy na dzieci naszych win. Dzieci nigdy nie są błędem. Ich głód nie jest błędem, tak jak nie jest nim ich bieda. Także ich kruchość, ich osamotnienie. Popatrzmy, ile dzieci jest opuszczonych na ulicach, na drogach. Nie jest błędem nawet ich niewiedza, czy także ich ułomność. Co więcej, to są właśnie powody, by kochać je jeszcze bardziej, z jeszcze większym oddaniem. Co czynimy z uroczystymi deklaracjami o prawach człowieka i prawach dziecka, jeśli właśnie karzemy dzieci za błędy popełniane przez dorosłych? Ci, których zadaniem jest rządzenie i wychowanie, ale chcę powiedzieć, że wszyscy dorośli jesteśmy odpowiedzialni za dzieci i każdy z nas powinien uczynić wszystko, aby zmienić ich trudną sytuację. Chcę się tutaj odnieść do cierpień dzieci. Każde dziecko, które jest marginalizowane, opuszczone, które żyje na ulicy żebrząc, które próbuje sobie radzić bez szkoły, bez opieki medycznej, to krzyk, który unosi się do Boga i który oskarża system, jaki stworzyliśmy. To my, dorośli, stworzyliśmy ten system. I niestety te dzieci padają łupem przestępców, którzy wykorzystują ich w niegodnym przemycie i handlu, ale także werbują na wojnę, angażując w przemoc. Ale także w krajach, w których mówimy, że są zamożne, wiele dzieci przeżywa dramaty, które odciskują się na ich życiu wielkie piętno z powodu kryzysu rodziny, braku wychowania i często nieludzkich warunków życia. W każdym przypadku jest to dzieciństwo naznaczone przemocą wobec ciała i wobec duszy. Ale o żadnym z tych dzieci nie zapomniał Ojciec, który jest w niebie. Żadna z ich łez nie będzie zapomniana, tak jak nie będzie zapomniany brak naszej odpowiedzialności, odpowiedzialności społecznej, poszczególnych osób i państw. Pewnego dnia Jezus upomniał swoich uczniów, ponieważ odsyłali oni dzieci, które przyprowadzali rodzice, by Jezus je pobłogosławił. Jak opisuje Ewangelia, wtedy przyniesiono mu dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie. A uczniowie szorstko zabraniali mu tego. Lecz Jezus rzekł: dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Położył na nie ręce i poszedł stamtąd. Jakże piękna jest ta ufność rodziców i ta odpowiedź Jezusa. Jakże bym pragnął, aby to stało się zwyczajną historią wszystkich dzieci.
Prawdą jest, że dzięki Bogu dzieci z różnych poważnymi trudnościami bardzo często znajdują wspaniałych rodziców, gotowych na każde poświęcenie i każdą hojność. Ale ci rodzice nie powinni pozostać osamotnieni. Musimy towarzyszyć ich wysiłkom, także ofiarować im chwilę wspólnej radości oraz beztroski, by nie pogrążyli się w codziennej rutynie. Jeśli chodzi o dzieci, w ich traktowaniu nie powinniśmy słuchać tych formuł obronnych, formuł legalnych, urzędowych, brzmiących na przykład w takim stylu. W żadnym razie my nie jesteśmy instytucją dobroczynną. Czy prywatnie każdy może robić to, co zechce? Czy też formuła przykro nam, że nie możemy pomóc? Zbyt często na dzieci spadają te słowa, nie są dobre, jeśli chodzi o traktowanie dzieci. Zbyt często na dzieci spadają skutki życia zniszczonego przez niestabilną oraz źle płatną pracę. Trudny do przyjęcia czas pracy, niesprawny transport. Ale dzieci płacą również cenę za niedojrzałe związki i za nieodpowiedzialne rozstania. One są pierwszymi ofiarami tych sytuacji. Dzieci cierpią z powodu skutków kultury praw subiektywnych i stają się później ich dojrzewającymi dziećmi. Często przejmują przemoc, której nie są w stanie znieść i pod okiem wielkich są zmuszone przyzwyczaić się do swego upadania, stanu upadku. Także w tej naszej epoce, podobnie jak w przeszłości, Kościół ofiaruje swoją matczyną troskę w służbie dzieciom i ich rodzinom. Dzieciom i rodzicom tego naszego świata niesie błogosławieństwo Boga, matczyną czułość, silne upomnienie i zdecydowane potępienie. Pensate bene. Drodzy bracia i siostry, pamiętajcie o tym. Dziećmi nie można się bawić. Pensate, che cosa sarebbe una società. Pomyślcie tylko, czymże byłoby nasze społeczeństwo, jeśli byśmy ustanowili taką właśnie zasadę. To prawda, że nie jesteśmy doskonali i popełniamy wiele błędów, ale jeśli chodzi o dzieci, które przychodzą na świat, żadne poświęcenie rodziców nie ma zbyt wysokiej ceny i nie jest zbyt duże, oby tylko żadne dziecko nie pomyślało, że jest błędem, że nie jest nic warte, że zostało opuszczone pośród ran życia i brutalności ludzi. Mówię o tym społeczeństwom wiele razy. Wiele zostałoby tym społeczeństwom wybaczone, wiele z ich niezliczonych błędów. Bardzo wiele, naprawdę. To Pan Bóg osądzi nasze życie, słuchając tego, co będą mu mówiły anioły dzieci. Anioły, które zawsze widzą oblicze Ojca, który jest w niebie. Zawsze stawiajmy sobie to pytanie. Co Bogu opowiedzą o nas te nasze anioły naszych dzieci? Była to katecheza Ojca Świętego, dzisiaj poświęcona także tematom rodziny i sytuacji, szczególnie dzieci. Ojciec Święty do tego się odniósł.
a my już za chwilę będziemy słuchać streszczeń w kilku najważniejszych językach świata i pozdrowień Ojca Świętego. Les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous avons déjà parlé du grand don que sont les enfants. Aujourd'hui, nous devons aussi parler de la passion que beaucoup d'entre eux vivent, parce que refusés, abandonnés, privés de leur enfance ou de leur avenir. Tous ces enfants sont un cri qui monte vers Dieu et accuse le système que nous avons construit. Ils sont la proie de délinquants qui les exploitent ou les entraînent à la violence. Dans les pays riches, beaucoup d'enfants vivent des drames à cause de la crise de la famille, du vide éducatif et des conditions de vie parfois inhumaines. Mais aucun d'eux n'est abandonné du Père des cieux. Aucune de leurs larmes n'est perdue. Grâce à Dieu, ceux qui ont de graves difficultés trouvent souvent des parents extraordinaires, prêts à tous les sacrifices. Nous ne devons pas les laisser seuls, mais les accompagner. Aux familles et aux enfants, l'Église porte la bénédiction de Dieu, sa tendresse maternelle. Quand il s'agit des enfants qui viennent au monde, aucun sacrifice des adultes n'est trop grand pour qu'aucun d'eux ne puisse penser être une erreur, ne rien valoir. Si la société faisait sienne ce principe, beaucoup lui seraient pardonnés. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua francese. In particolare ai ministranti della Svizzera. Serdeczne pozdrowienia do pielgrzymów języka francuskiego, a zwłaszcza ministrantów ze Szwajcarii i grup przybyłych z Francji i Belgii. Pozdrawiam również społeczność kongijską z Londynu. W oktawie Wielkiej Nocy zachęcam was, abyście byli prawdziwymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego w waszych rodzinach i waszych środowiskach. Niech was Bóg błogosławi. Vous saluant en français, le Saint-Père vient de dire « J'adresse mon cordial salut aux pèlerins francophones, en particulier aux servants de messe de Suisse et aux groupes venus de France et de Belgique, ainsi qu'aux Congolais de Londres. En ce temps de Pâques, je vous encourage à être de véritables témoins du Christ ressuscité dans vos familles et dans vos milieux de vie. » Que Dieu vous bénisse. A teraz pozdrowienia, streszczenie katechezy i pozdrowienia w języku angielskim. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose,
And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we continue our reflection on children, the greatest blessing which God has bestowed on man and woman. I wish to focus our attention on the suffering which many children are experiencing. From the first moments of their lives, some are rejected, abandoned, and robbed of their infancy and future. There are those who say it is a mistake to bring these children into the world due to their fragility and the hunger and poverty they suffer. But children are never a mistake, and their sufferings are only reasons for us to love them even more. Every child who begs on the streets, who is denied an education or medical care, is a cry to God. Too often, these children become prey to criminals who exploit them for commerce or violence. Even in wealthy countries, they suffer due to family crises and living conditions which are at times inhumane. In every case, their childhood is violated in body and soul. How did Jesus respond to the children and their parents who brought them to him? Let the children come to me, for to such belongs the kingdom of heaven. How beautiful the trust of these parents and the response of Jesus. And there are many extraordinary parents who daily make sacrifices for their children. The Church offers her maternal care to all children and their families, and she brings them the blessing of Jesus. May we always care for our children, not counting the cost, so that they may never believe themselves to be mistakes, but always know their infinite worth. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego obecnych na dzisiejszej audiencji, a przede wszystkim grupy z Anglii, Irlandii, Szwecji, Nigerii, Japonii, Tajlandii, Kanady, ze Stanów Zjednoczonych. Niech zmartwychwstały Pan umocni Was w wierze i sprawi, byście dla wszystkich byli świadkami Jego miłości oraz miłosierdzia. Niech Was Bóg błogosławi. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience. Streszczenie katechezy oraz pozdrowienia Ojca Świętego. Sweden, Nigeria, Japan, Thailand, Canada and the United States. May the risen Lord confirm you in faith and make you witnesses of his love and mercy to all people. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Den Text finden Sie auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern,
die schönste Frucht des Segens, den Gott der Schöpfer Mann und Frau in einer Ehe schenkt, sind die Kinder. Niemals sind Kinder ein Fehler. Es kann sein, dass es Eltern nicht immer leicht fällt, mit den Unfertigkeiten des Kindseins umzugehen. Das sollte immer ein Anlass sein, Kindern mit noch größerer Großzügigkeit und Opferbereitschaft zu begegnen. Zu oft wird Kindern, ihrem Körper wie ihrer Seele, Gewalt angetan. Jedes Kind, das beiseite geschoben oder sich selbst überlassen wird, das bettelnd auf der Straße lebt oder für unwürdige Geschäfte ausgebeutet wird, das keine Schule besuchen kann und keine medizinische Versorgung hat, ist ein Schrei zum Himmel. Aber auch im Wohlstand gibt es Kinder, die leiden, etwa wenn sich die Eltern getrennt haben oder weil sie Erziehungsversäumnisse erfahren, beziehungsweise gesellschaftliche Kälte oder harte Arbeitsbedingungen in den Familien miterleben müssen. Die Kirche möchte wie eine gute Mutter den Kindern und ihren Familien zur Seite stehen. Für Kinder darf kein Opfer der Erwachsenen für zu groß oder zu kostspielig gehalten werden. Kinder sollen sich immer angenommen und geliebt fühlen. Gott wird unser Leben danach beurteilen, so sagt Jesus, was ihm die Engel der Kinder berichten, denn ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Un cordiale benvenuto ai numerosi pellegrini della Germania, dell'Austria, della Svizzera. Pozdrawiam serdecznie licznie przybyłych pielgrzymów z Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. Szczególne pozdrowienia kieruję do seminarzystów diecezji Speyer i biskupa Karla Heinza Wismana, a także kieruję do członków Rady Duszpasterskiej archidiecezji Monachium oraz Freising, którzy przybyli z biskupem pomocniczym Wolfgangiem Bischoffem. Życzę wszystkim owocnego pobytu w Rzymie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Ein herzliches Willkommen den zahlreichen Pilgern und Besuchern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Insbesondere grüße ich die Seminaristen aus dem Bistum Speyer mit ihrem Bischof Karl-Heinz Wiesemann sowie die Pfarrgemeinderäte aus dem Erzbistum München und Freising in Begleitung von Weihbischof Wolfgang Bischof. Allen wünsche ich einen fruchtbaren Aufenthalt hier in Rom. Frohe Ostern! Słyszeliśmy teraz pozdrowienia w języku niemieckim. Bardzo liczna grupa tego języka przybyła. A teraz język hiszpański. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy las catequesis sobre la familia, hablando de los niños, muchos de los cuales sufren desgraciadamente auténticas historias de pasión. Pensemos en los hijos no deseados o abandonados, en los niños de la calle, sin educación ni atención sanitaria,
en los chicos maltratados, a los que le roban su infancia y su juventud. Es una vergüenza para la sociedad y un grito de dolor dirigido directamente. Słyszymy, jak ojciec Franciszek streszcza swoją katechezę w języku hiszpańskim. Dzisiaj odnosił się on właśnie do historii cierpień dzieci. Dzieci, które są wielkim darem, niestety musimy powiedzieć o ich historiach cierpień. Bardzo wiele dzieci już od początku jest odrzuconych, opuszczonych, okradzionych ze swojego własnego dzieciństwa, ze swojej przyszłości. Nie zrzucajmy na dzieci naszych win. Dzieci nigdy nie są błędem. Ich głód nie jest błędem, to jak nie jest błędem ich bieda, ich kruchość czy osamotnienie. Ci, których zadaniem jest rządzenie i wychowywanie, ale powiedziałbym, że wszyscy dorośli jesteśmy odpowiedzialni za dzieci i każdy z nas powinien uczynić wszystko, aby zmienić ich trudną sytuację. Każde dziecko, które jest marginalizowane, opuszczone, które żyje na ulicy, żebrząc, które próbuje sobie radzić bez szkoły, bez opieki, to krzyk, który unosi się do Boga i który oskarża system, jaki stworzyliśmy. Estar seguros de que Dios no se olvida de ninguno de sus hijos más pequeños. Sus ángeles están viendo continuamente su rostro en el cielo. Jesús lo trató con especial predilección, imponiéndole las manos y bendiciéndolo. Además dijo que de ellos i de los que se Także w tej naszej epoce, podobnie jak w przeszłości, Kościół ofiaruje swoją matczyną troskę w służbie dzieciom i ich rodzin. Dzieciom i rodzicom tego naszego świata niesie błogosławieństwo Boga, matczyną czułość, silne upomnienie. Dziećmi nie można się bawić. Pan Bóg osądzi nasze życie, słuchając tego, co będą mu mówiły anioły dzieci, anioły, które zawsze widzą oblicze Ojca. Pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, którzy przyjechali z Hiszpanii, Argentyny, Meksyku i innych krajów Ameryki Łacińskiej. Drodzy przyjaciele, módlmy się, aby dzieci nigdy więcej nie cierpiały z powodu przemocy i arogancji dorosłych. Bardzo wam dziękuję. I teraz pora na język portugalski. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese pronunciada pelo Santo Padre esta manhã. As crianças são o fruto mais belo da bênção que o Criador deu ao homem e à mulher. Por isso, hoje, no contexto das catequeses sobre a família, é preciso falar de uma triste realidade. A de tantas crianças que são rejeitadas, abandonadas, que vêm roubadas a sua infância e o seu futuro. Às vezes, há quem diga que pode ter sido um erro trazer uma criança ao mundo. Trata-se de uma afirmação vergonhosa. As crianças nunca são um erro. Todos devem assumir a sua responsabilidade e se perguntar sobre o que pode ser feito para que não haja mais crianças que vivem dramas causados por famílias desgregadas. Ou pior, crianças marginalizadas, presas fáceis de delinquentes, que se aproveitam delas no tráfico, na guerra e na violência. Jesus sempre demonstrou um carinho especial pelas crianças. As chamava para si e as abençoava. Assim,
A igreja tem a obrigação de estar ao serviço das crianças e de acompanhar as suas famílias, dando o exemplo de que nenhum sacrifício é exagerado quando permite que uma criança se sinta amada, pois nenhuma criança é esquecida pelo Pai que está nos céus. Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli venuti dal Portogallo e dal Brasile. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów mówiących w języku portugalskim, a przede wszystkim wiernych, którzy przybyli z Portugalii i Brazylii. Drodzy przyjaciele, otoczenie troską dzieci oznacza wiarę, że każdy z nich jest darem Boga dla świata. Nie szczędźmy wysiłków, aby dzieci w naszych rodzinach i w naszych wspólnotach zawsze czuły się akceptowane i kochane. Życzę wszystkich dalej dobrych świąt Wielkiej Nocy. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, particularmente os fiéis vindos de Portugal e do Brasil. Queridos amigos, cuidar das crianças significa crer que cada uma delas é um dom de Deus para o mundo. Não poupemos esforços para que elas possam sentir-se sempre acolhidas e amadas nas nossas famílias e nas nossas comunidades. Uma feliz Páscoa para todos. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس في هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة الأطفال والمرضى وجميع الأشخاص الذين يتألمون سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس في إطار تعاليمه عن الأسرة اختتم اليوم قداسة البابا التأمل حول الأطفال وقد توقف عند المآسي التي يعاني منها الكثير منهم كالتهميش والاستغلال والإهمال والعنف وتلك الناتجة عن المشاكل العائلية أو الفراغ التربوي أو أوضاع حياة غير إنسانية وأكد قداسته على أن صرخة كل طفل تصعد إلى الله وتدين النظام الذي شيدناه ودعا البابا الجميع للعمل على تغيير هذا الوضع وإلى عدم التهرب من المسؤولية وذكر قداسته بمحبة يسوع للأطفال وبأمومة الكنيسة التي ترافق الأسرة وتحمل إليها بركات الله وتعلم وتربي وتؤنب المقصرين أيضا والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua araba. Serdecznie pozdrawiam przybyłych pielgrzymów języka arabskiego, w szczególności do tych przybyłych z Iraku i Bliskiego Wschodu. Dzieci są często pierwszymi ofiarami rodzinnych problemów, konfliktów, wojen oraz prześladowań. Módlmy się za wszystkie cierpiące dzieci, prosząc Pana, aby zachował je od zła, by obudził uśpioną świadomość ludzką i przemienił kamienne serce człowieka, aby żadnemu dziecku nie brakowało miłości i opieki. Niech Pan błogosławi wszystkie dzieci i strzeże je przed złem.
أتوجه بتحية قلبية للمؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من العراق ومن الشرق الأوسط. الأطفال هم غالبا أول ضحايا المشاكل الأسرية والنزاعات والحروب والاضطهادات، فنصلي من أجل جميع الأطفال المتألمين طالبين من الرب أن يحميهم من كل شر وأن يوقظ الضمائر النائمة ويتوب القلوب الحجرية لكي لا يحرم أحد منهم من الحب والرعاية. ليبارك الرب الأطفال جميعا ويحرسهم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świętobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. W cyklu katechez o rodzinie dopełniamy dziś refleksję o dzieciach będących najpiękniejszym owocem błogosławieństwa, jakim Stwórca obdarzył mężczyznę i kobietę. Dzisiaj niestety trzeba nam powiedzieć o dziecięcych historiach cierpień. Wiele dzieci od samego początku jest odrzucanych, porzuconych, ograbionych ze swego dzieciństwa i przyszłości. Niektórzy, jakby dla usprawiedliwienia, ośmielają się powiedzieć, że pomyłką było ich zrodzenie. To haniebne. Dzieci nigdy nie są pomyłką. Każde dziecko marginalizowane, porzucone, pozbawione edukacji czy opieki medycznej, to wołanie wznoszące się do Boga, oskarżające zbudowany przez nas system. Niestety dzieci wciąż padają łupem przestępców, którzy je wyzyskują dla niegodnego przemytu i handlu lub do wojny i przemocy. Także w krajach bogatych wiele dzieci przeżywa dramaty z powodu kryzysu rodziny, pustki edukacyjnej lub czasami nieludzkich warunków życia. Żadne z tych dzieci nie jest zapomniane przez Ojca, który jest w niebie. Żadna z ich łez nie będzie zmarnowana. Tak jak nie zniknie nasza odpowiedzialność, odpowiedzialność społeczna osób i krajów. Osoby obdarzone zadaniem rządzenia, wychowywania, ale też wszyscy dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za dzieci i za to, byśmy uczynili każdy to, co w jego mocy, by tę sytuację zmienić. Pewnego razu Jezus rzekł: dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd. Jakże wspaniałe jest zaufanie rodziców i ta odpowiedź Jezusa. Oby ta karta stała się normalną historią wszystkich dzieci. Un cordiale saluto rivolgo a tutti i Polacchi. Cari fratelli e sorelle, in questo periodo pasquale vi auguro che la pace e la gioia della risurrezione del nostro Signore sia sempre presente in ciascuno e ciascuna di voi, nelle vostre famiglie e nelle vostre comunità. Vi ringrazio per tutti gli auguri e espressioni di vicinanza spirituale che sono giunte in occasione della Santa Pasqua. Mi affido alle vostre preghiere e le contraccambio, chiedendo al Signore di elargire su di voi un'abbondanza di grazie e la sua benedizione. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, w tym wielkanocnym okresie życzę wam, aby pokój i radość zmartwychwstania naszego Pana była zawsze obecna w każdym i każdej z was, w waszych rodzinach i wspólnotach. Dziękuję wam za życzenia, wyrazy duchowej bliskości, jakie napłynęły z okazji świąt Wielkiej Nocy. Zawierzam się waszym modlitwom i odwzajemniam je, prosząc Pana, aby darzył was obfitymi łaskami i błogosławieństwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i iz katoličke misije... To były pozdrowienia oczywiście w języku polskim, a teraz język chorwacki i z Bośni i Hercegowiny. Oni waszej svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovog nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov kojeg rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, bolesne, te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi sažetak današnje kateheze Svetoga Otca. Draga braćo i sestre, djeca su najljepši dar i blagoslov kojega je Stvoritelj podario muškarcu i ženi. Nažalost, postoje mnogi od njih koji proživljavaju svoje mučne životne priče, jer su od početka svojega života napušteni, odbačeni i prezreni. Netko se usudi kazati kako je počinjena griješka time što su neki od njih došli na ovaj svijet. To je sramota društva kojeg smo mi izgradili. Djeca plaćaju i cijenu nezrelih veza i neodgovornih rastava. Podvrgavaju se posljedicama kulture, raznih prava, ogorčenih pojedinaca i postaju tako prerano sazrela djeca. Često upijaju nasilje koje nisu u stanju probaviti i pod nadzorom odraslih prisiljeni su navikavati se na ponižavanja. Kao i u prošlosti, crkva i u ovom našem vremenu stavlja svoju majčinsku brigu u službu djece i njihovih obitelji. Roditeljima i djeci ovoga svijeta donosi Božji blagoslov i majčinsku nježnost. Djeca nisu nešto čime bismo manipulirali. Gospodin prosuđuje naš život slušajući upravo ono što mu govore anđeli ove djece, oni koji motre navijeke lice Oca koji je na nebesima. Upitajmo se često, što će pripovijedati Bogu o nama ovi anđeli, ove djece? Sada će nam Sveti Otac uputiti svoj pozdrav. Saluto cordialmente tutti i pellegrini croati, in particolare i giovani volontari della diocesi di Dubrovnik. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów chorwackich, a szczególnie młodych wolontariuszy z diecezji Dubrovnik wraz z ich pasterzem, księdzem biskupem Matę Użyniczym. Drodzy przyjaciele, jesteście dziećmi Kościoła, który jest waszą matką i nauczycielką. Jako Kościół pociesza wielu będących w potrzebie, a więc także i wy z waszym braterskim zapałem budujcie świat, w którym żyjecie. Szukajcie swojego miejsca w Kościele i w społeczeństwie, hojnie przyjmując zobowiązania, które są wam powierzane w rodzinie i poza nią. Niech wasza młodość będzie silna, niech karmi się wiarą, a nie czymś innym. Tylko w ten sposób zawsze na nowo będziecie odkrywać w swoim życiu zmartwychwstałego Chrystusa, który uwolnił nas od śmierci. Wdzięczny za wasze zaangażowanie na rzecz Kościoła, błogosławię was wszystkich, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Srdačno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike,
a osobito sve mlade volontere iz Dubrovačke biskupije zajedno s njihovim pastirom, monsignorom Matom Uzinićem. Dragi mladi prijatelji, vi ste sinovi i kćeri crkve koja je vaša majka i učiteljica. Kao što crkva tješi tolike u potrebi, tako i vi svojim nesebičnim zalaganjem te s mladenačkim žarom i radošću izgrađujte društvo u kojemu živite. Budite spremni naći svoje mjesto u crkvi i u društvu, prihvaćajući velikodušno zadaće koje vam se povjeravaju. Vaša mladost treba biti snažna, podupreta vjerom, a ne prolaznim stvarima. Samo ćete tako uvijek iznova nalaziti Krista uskrsnuloga koji nas je oslobodio od smrti. Zahvalan za vaše zalaganje u crkvi, od srca vas sve blagostivljam. Hvaljen Isus i Marija. Padre Santo, con animo gioioso e grato, i pellegrini di lingua italiana qui presenti esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione. Ostatnie pozdrowienia jeszcze w języku włoskim. Jak zawsze zapewnienie jest o modlitwie za Ojca Świętego, że wszyscy mówiący językiem włoskim obecni na placu Świętego Piotra nie tylko łączą się duchowo z Ojcem Świętym. Nasze spotkanie modlitewne będziemy kończyć śpiewem Ojcze Nasz w języku łacińskim i Ojciec Święty udzielając nam błogosławieństwa. W tym błogosławieństwie dotyka nas wszystkich, a także naszych bliskich i tych, którzy łączą się poprzez środki przekazu i również błogosławi wszystkie różańce, medaliki, to wszystko, co jest przyniesione do poświęcenia, obiekty do błogosławieństwa, które są na placu, również są błogosławione. To zawsze o tym słyszymy. Kieruję serdeczne słowa powitania do pielgrzymów języka włoskiego. Cieszę się, że mogę przyjąć młodzież bierzmowaną z Mediolanu oraz młodzież z diecezji Cremona. Vi esorto a vivere sempre la fede con entusiasmo. Zachęcam was, abyście zawsze z entuzjazmem żyli wiarą i nie tracili nadziei w zmartwychwstałego Pana, który przynosi radość i szczęście w naszym życiu. Pozdrawiam diakonów z Towarzystwa Jezusowego oraz ojców redemptorystów. Wzywam każdego z was, byście byli świadkami miłości Jezusa i wierności Kościoła. Pozdrawiam stowarzyszenia i grupy parafialne, a szczególnie wiernych z Canossa Zapuli. Z okazji roku jubileuszowego waszego patrona, świętego Sabina. Szczególnie pozdrawiam młodzież, chorych i nowożeńców. Niech przesłanie Wielkiej Nocy rozpala wasze serca, tak jak uczniów z Emaus. Drodzy młodzi, tylko Pan Jezus może w pełni odpowiedzieć na pragnienie szczęścia i dobroci w waszym życiu. Drodzy chorzy, nie ma piękniejszego pocieszenia w waszym cierpieniu, jak pewność zmartwychwstania Chrystusa. I wy, drodzy nowożeńcy, przeżywajcie wasze małżeństwa w konkretnym przywiązaniu do Chrystusa i do nauki Ewangelii. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur. Odie et in
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Pan z wami, z duchem twoim, imię pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomoże i naszym imię Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. I błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka kończy audiencję generalną, która jeszcze widzimy tak bardzo żywo trwa. Pielgrzymi reagują, bardzo wiele przybyło na czas świąteczny ich do Rzymu, więc nie zdziwi fakt, że dzisiaj na audiencji tuż po świętach jest tak wiele, wiele z całego świata wierzących. A teraz jak zawsze tradycyjnie podchodzą do Ojca Świętego właśnie księża arcybiskupi, biskupi, by pozdrowić, by przypomnieć swoje imię, swoją diecezję i chwilę porozmawiać. A słyszymy w tle grające orkiestry dęte, a także właśnie aplauz wiernych, licznie obecnych, raz jeszcze podkreślam, na placu Świętego Piotra. Piękna pogoda, słoneczna. Widzimy też ozdobiony plac Świętego Piotra świątecznymi kwiatami. Kończy się nasza audiencja, kończy się nasze spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Przenosimy się na dalszy program w telewizji Trwam.